Szczęść Boże, witam tej nocy każdego, kto się czuje nocnym markiem. Dla kogo noc staje się czymś strasznym, nie do uniesienia. Najgorsze jest to, że nie widzisz światła, nie widzisz wschodu słońca. Tego wschodu, który nie zna nigdy zachodu. Tego słońca, który by rozjaśnił każdy twój mrok. Chciałbym Cię dzisiaj zaprosić do tej sceny, którą jak przed chwilą widziałeś, w której uczniowie przebywali nie dosyć, że w nocy, to jeszcze spotkała ich straszna burza. Wcześniej doświadczyli niezwykłego cudu rozmnożenia chleba, nakarmienia kilku tysięcy, może nawet kilkunastu tysięcy ludzi. Może też tak masz w życiu, że doświadczasz w swoim życiu, może nawet i często, łaski Pana Boga, Jego mocy i uzdrowienia. Ale bywają takie dni i takie noce, że po prostu nie chce ci się żyć. Że dojrze noc, to jeszcze jakieś trzęsienie ziemi, jakaś burza, która rzuca tobą we wszystkie strony. Że widzisz Jezusa jak Piotr i nawet masz siłę, żeby po tym morzu iść. Znasz całą teorię i modlisz się i to pozwala ci po tym wszystkim przejść. Mimo, że noc, to tłumaczysz sobie, że wielcy święci też taką noc przeżywali. Ale w ostateczności padasz zmęczony, nie masz siły. W te otchłanie morza, wody. Może i topisz się i widzisz w oczach swoich śmierć. Chciałbym Cię dzisiaj zaprosić, żebyś tak naprawdę nic nie robił tej nocy. Jedną tylko rzecz. A wyciągnij nie nawet całą rękę, ale jeden palec w kierunku Jezusa. I nic nie rób, tylko krzycz: Jezu, ratuj mnie. Jezu, zbaw mnie. Nie polegaj na swojej sile, na swojej mocy, tylko na mocy Pana Boga. Krzycz, im bardziej jest ciemno, im bardziej rzucany jesteś falami życia we wszystkie strony, im mocniej widzisz śmierć, im bardziej się poddajesz, to nie ty chwytaj się Jezusa. Nie rób dzisiaj żadnych kombinacji, żadnych czynów, pobożnych gestów. Tylko po prostu wołaj: Jezu, ratuj mnie. I z tymi słowami zaśnij. Dobrej nocy. Szczęść Boże.